pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście, zakaz jazdy na zderzaku na drogach ekspresowych i ujednolicenie prędkości w porze zarówno dziennej, jak i nocnej. 1 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany dotyczą pieszych, bo według nowych przepisów to właśnie oni, wchodząc lub znajdując się na przejściu, mają pierwszeństwo. Ma on zachować szczególną ostrożność, jednak już wchodząc na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami. Dlatego tutaj najwięcej obowiązków i nowych przepisów dotyczy kierujących pojazdami. Proszę Państwa, od dzisiaj to kierujący pojazdem, dojeżdżając do przejścia dla pieszych, ma zachować ostrożność, czyli zwolnić, obserwować drogę, czy pieszy nie wchodzi na przejście, ponieważ jeżeli pieszy będzie wchodził na przejście, temu pieszemu ma ustąpić pierwszeństwa. Co ważne, pieszy wchodząc na przejście powinien zachować ostrożność i w tym momencie nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwowania sytuacji na jezdni. Cały czas pieszego również obowiązują przepisy i niektórych rzeczy pieszemu również się zabrania. To, co pan zapytał przed chwilą, czyli o ten telefon komórkowy lub inne urządzenie, to jest zmora na dzisiejszych drogach, bo sami państwo widzicie, może nie tyle kwestia rozmawiania przez telefony, ale pisania SMS-ów, czy oglądania filmów, czy innych rzeczy, czyli kiedy głowa jest w dole i nie obserwujemy. Czyli tutaj o tą obserwację właśnie chodzi. Kolejna rzecz, przypominam pieszym w szczególności, że w artykule 14 zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Czyli pieszego również obowiązują pewne przepisy, w tym również na przejściu dla pieszych. Zmiany w przepisach mają ograniczyć liczbę wypadków z udziałem pieszych. Zdarzeń jest bardzo dużo i niestety życie tracą osoby piesze zarówno na przejściach dla pieszych, jak i w innych miejscach na polskich drogach. Jeżeli chodzi o Sądecczyznę, już w tym roku za 5 miesięcy odnotowaliśmy 27 zdarzeń z udziałem osób pieszych. W tych zdarzeniach dwie osoby piesze poniosły śmierć. Kolejne zmiany dotyczą jazdy na tak zwanym zderzaku. Kierowcy poruszający się drogą ekspresową lub autostradą muszą zachować odstęp między pojazdami nie mniejszy niż połowa prędkości, z którą porusza się samochód, czyli kierowca jadący z prędkością 100 km na godzinę powinien zachować odległość nie mniejszą niż 50 metrów. W myśl nowelizacji kierowca jadący na terenie zabudowanym zarówno w dzień, jak i w nocy nie może przekroczyć 50 km na godzinę, a przez najbliższe dni policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego będą szczególnie kontrolować okolice przejść dla pieszych.